Dzień dobry Joanna. Dzień dobry. Super, ja bardzo w ogóle cieszę się, że ty znalazłaś tutaj dla mnie czas, bo jesteś niezwykle rozchwytywana na Światowym Forum Miejskim, bo w ramach tego Światowego Forum Miejskiego... Dużo mamy wydarzeń. I, du i dużo wydarzeń, w których ty uczestniczysz i dużo osób również tam przychodzi na te wydarzenia, prawda? Tak, tak mamy dużą frekwencję. Wczoraj pobiliśmy... Chyba limit frekwencyjny w Metrolabie na dyskusji pod tytułem przyszłość narodzi się w mniejszych miastach. Zabrakło krzeseł, zabrakło miejsca na sali. Już dawno nie pamiętam takich spotkań i to jest bardzo fajna wiadomość, że mimo tego takiego tutaj globalnego charakteru i wydawałoby się przełożenie nacisku na metropolię, <laughs> w końcu jesteśmy w Katowicach, to jednak ten wątek miasteczkowy i tego, że ta rzeczywistość, te innowacje, one będą się rodziły gdzie indziej, niż myśleliśmy przez ostatnie 30 lat, że to tak za, zaskoczyło. A było tam dwóch wspaniałych liderów. Robert Maciaszek, czyli burmistrz Chrzanowa, który jest tuż po ogłoszeniu wspaniałej kodzielnicy, o której może tutaj dwa słowa potem powiemy. Oraz Dawid Wacławczyk, czyli wiceprezydent Raciborza, troszeczkę większego miasta, które bardzo mocno stawia i na partycypację, i na takie włączanie zieleni jako takiego elementu miejskiej infrastruktury. Niedawno otworzyli szlak azaliowy. Inwestują w zieleń dobrej jakości i jest to postulat mieszkanek i mieszkańców, który urząd podchwytuje, więc jest to bardzo ożywcze, zwłaszcza jak się trzy dni w kółko chodzi po tych rozżarzonych chodnikach na waszych przejściach podziemnych, gdzie trudno oszacować czas dojścia. Bo ja tu zawsze zapominam, że tu jest tak bardzo dużo, wiele, dużo pasów i tak szerokie są te pasy betonu, że to patrzenie na tego Google Mapsa to zupełnie inaczej niż jakby się chodziło o takim, nie wiem, Krakowie czy Wrocławiu. To prawda, nie jakby to jest coś, o czym wiesz, tutaj mówimy, mówią aktywiści, mówią społecznicy i społeczniczki, ale no cóż, no katowice się chwalą, że są najbardziej zielonym miastem w Polsce, podobno. Po obok tych wyzbytone, rozumiem. <noise> no dobra, to w takim razie chciałem zacząć inaczej, ale pociągnijmy w takim razie ten wątek <noise> małych miasteczek, jak już go wywołałaś. Mm, czy nie uważasz? Bo ja się na tym trochę zastanawiam, mm, bo jakby. My spotykamy się oczywiście wokół Twojej książki, wychylone mhm. w przyszłość. I będziemy, myślę, że do niej wracać, od niej odbiegać, i taka pewnie będzie konwencja. Małe miasta też tam są. I właśnie małe miasta, dokładnie też tam są. I zastanawiam się nad jednym. Czy faktycznie uważasz, że te małe miasta obecnie rozwijają się w tym kierunku, który jest wydawać, by się mogło pożądanym czyli tych takich 15-minutowych e, przestrzeni? Byłem na spotkaniu, tutaj też na, zresztą na e, Szczycie Miejskim, z Magdą Okraską, mhm. mm, no i obraz był skrajnie, skrajnie negatywny. Nie? Z jednej strony y, skrajnie negatywny, a z drugiej strony Magda Okraska mówi jedną fajną rzecz, czyli nie wymuszajmy na ludziach awansu społecznego. To, to jest też taki motyw, który tam się, tam się pojawia, i mimo że te nasze książki i perspektywy wydają się skrajnie różne, no bo moja jest takim programowym optymizmem, więc ja wyciągam te przykłady tych miast, które idą do przodu, wyznaczają trendy, bardzo odważnie patrzą w przyszłość, szukają nowych modeli ekonomicznych, społeczno-ekonomicznych, na przykład otwierają się powoli na Modele spółdzielcze, zarówno takie miasta jak Dąbrowa, Górnicza czy znacznie mniejsze Sejny, no bo to jest mhm. 500-tysięczne tak. 500 miasto. To, to, co według mnie łączy te nasze perspektywy, to jest to przekonanie, że ten model gospodarczy 30 lat, ten transformacyjny, on to nie jest dobry model. I że skupienie się na tym, co jest lokalne w mniejszych miastach i w ogóle w takiej skali niemetropolitalnej, jest czymś, co może nas wyprowadzić w tej pułapkę z tej pułapki, którą, w której się znaleźliśmy, w tym tej pułapki aspiracyjnej, czyli aspirowania do życia w wielkiej metropolii, która z jakiegoś powodu w Polsce została uznana jako miasto, w którym jest dużo wieżowców, dużo granitu, nie ma zieleni, no bo wiadomo, zieleni jest kosztowna w eksploatacji, tak, takie oczywiście, mamy mity, tak, no. w przeciwieństwie do tych wszystkich płyt betonowych, które tu trzeba karszerem. No przecież one to, to, to nie kosztuje nic, prawda? Tak, one Woda są... Woda jest no, no. i się nie skończy. Tak. Według urzędów miast. Więc y, to jest też walka z jakimś takim mitem, że y, życie, y, że sukces polega na tym, żeby być białym mężczyzną w garniturze, który pracuje na 35 piętrze wieżowca wielkiej jej metropolii, najlepiej w Warszawie, z widokiem na inne wieżowce i piękną panoramę. I sukcesem jest to, że może szybko przemieścić się do innego miasta, najlepiej samolotem, a już najlepiej to w ogóle by było pewnie prywatnym. Ale... To jest straszne, o czym mówisz, ale z drugiej strony zastanawiam się nad tym, że jednak o tych małych miasteczkach mówi się coraz więcej. Tak jak powiedziałeś, że ta dyskusja, którą, którą, którą mieliście wczoraj, wczoraj. E, cieszyła się ogromnym powodzeniem. Ja się zastanawiam nad jednym, bo podajesz w książce mm. i ogólnie podajesz te dobre przykłady. Czy to teraz trochę nie jest tak, że duże miasta chcą wymyślić przyszłość mniejszych? Czy my im trochę nie zabieramy tej podmiotowości? Wiesz, ja nie mówię o tych pozytywnych przykładach, które chcą, Ale które ja mówią, wiem, że. My im zabieramy. Znaczy, to, co ja widzę, to jest to, że duże miasto, w którym ja mieszkam, Warszawa, nie wykorzystuje tego potencjału, który, który ma, a małe miasta to robią. I mi się wydaje, że my raczej się będziemy uczyć od tych małych miast, bo każde z tych miast ma swoją logikę rozwoju. Krzanów, który jest 30-tysięcznym miastem mhm. położonym na linii pomiędzy katowicami i Krakowem, może być miastem, które może być z jednej strony sypialnią ale z drugiej strony, jak to wczoraj mówił Robert Maciaszek, oni mogą chcieć ściągać pracowników i pracowniczki z Katowic i z Krakowa i szykują się do kampanii reklamowej w, ty, w jednym z tych dużych miast, które mówi przeprowadzić do. Ale to ja cię tu wejdę słowo. Mhm. Czy myślisz, że w takim wypadku to raczej? Na no to tak powinniśmy patrzeć, na no przynajmniej na jakiś jeden ze scenariuszy, że właśnie to te mniejsze miasta będą przyciągać mieszkańców dużych miast, czy mieszkańcy dużych miast będą uciekać do małych miast? E, ja nie wiem, czy to są dwie różne tendencje. Znaczy jest pytanie też, jacy mieszkańcy, prawda? Jakich dużych miast? No bo ty. Y trochę w tym zdaniu wystawiłeś tą piłkę mieszkańców i mieszkanek dużych miast jako takiego monolitu. To Dużo prawda. osób, które mieszkają obecnie w dużych miastach, to są osoby, które przyjechały z tych mniejszych miejscowości. I to zresztą Robert Maciaszek wczoraj mówił na debacie i póki był młodym chłopakiem, który był na początku kariery i miał potrzebę regularnego chodzenia do klubów, intensywnego kontaktu z kulturą wyższą, no to zupełnie inaczej patrzył na ten moment, gdy w momencie, kiedy ma koło czterdziestki, ma poczucie coraz większej odpowiedzialności za, za swoją okolicę i raczej dla niego priorytetem jest to, żeby mieszkać blisko rodziny i widzi, że ludzie na przykład, którzy są mniej więcej w naszym wieku i zwłaszcza jeżeli mają dzieci, to ta rozgrzana słońcem metropolia, gdzie są jakieś skrawki zieleni i od czasu do czasu trafi się jakiś mniejszy lub większy plac zabaw, a żeby mieć kontakt z przyrodą, to to już jest jakaś tam wyprawa, są po prostu mniej, mniej atrakcyjne, no bo miasta powinny ci dawać tą taką premię z wielkomiejskości. Ja zresztą cytuję tutaj Taleb'a, który mówi, że metropolie to są takie miejsca, gdzie jest większa szansa na pozytywne czarne łabędzie. Spotkasz tak. kogoś, mhm. coś się zdarzy, jakiś przypadek, jakieś tam energie się poprzyciągają i coś z tego będzie fajnego, biznesowego, społecznego. No i w małych miastach tego nie ma, no bo ten przepływ y, y, ludzi y, jest w oczywisty sposób mniejszy. Oczywiście. Ale z drugiej strony, jeżeli sobie zadasz pytanie: ile osób mieszkających w takim mieście jak Warszawa, albo pracujących w Katowicach ma w ogóle możliwość spotkania kogoś przypadkiem? I posiadania tego wolnego czasu, żeby odbyć te niezobowiązujące rozmowy, to nagle okaże się, że to jest jakaś po prostu garstka ludzi, którzy mieszkają w tych dobrych, staży zaprojektowanych dzielnicach. Nie dotyczy to większości mieszkanek i mieszkańców nowych osiedli, gdzie tych miejsc spotkań nie ma, a nawet jak one są, no to. Jak przyjeżdżasz po pracy, stojąc wcześniej godzinę w korkach, żeby wrócić, no to nie ma na to przestrzeni. I małe miasta mogą nam pokazywać, jak takie rzeczy, jak robić inaczej. I tu też, też żeby trochę zreferować tą wczorajszą. Debatę. Dawid Wacławczyk, wiceprezydent Raciwoża, uh -huh. mówił o tym, że oni konkurują z Rybnikiem. No i że Rybnik miał tą pierwszą galerię handlową, multikina i ronda, na których tam są tam różne tam obiekty sztuki. I Raciwoż stwierdził, że oni stawiają na historyczność, żeby pokazać, że to jest historyczne miasto z tkanką, z, z, z taką, która jest po prostu piękna dodają do tego zieleń, robią ścieżki tematyczne wokół desideraty zrobili ścieżkę filozoficzną mhm. i to jest taki sposób budowania tożsamości, który jest zupełnie inny niż ten model chrzanowski. Jeszcze inaczej mają sejne, które bardzo silnie teraz stawiają na niezależność energetyczną. To prawda, to są kompletnie różne różne ścieżki, ścieżki rozwojowe. A ty, ty zostajesz w Warszawie, czy też myślisz o Pójściu gdzieś. Bo nie, mówię to w tym kontekście, pytam się specjalnie o ciebie, że nie wiem jak ty to odbierasz, ale wiesz, w mojej takiej bańce informacyjnej, tej rzeczywistej i wirtualnej, no to ostatnie tygodnie, nawet miesiące to pojawiają się dwie postaci ze świadka miejskiego: mhm. Twardoch Lagata i Herbel Janna, czyli ty. Taka mhm. trochę influencerka, celebrytka, osoba, która e, jakieś trendy. Wzmacnia albo wręcz je wyznacza i dlatego też pytam się, jak ty widzisz tą, tą sytuację i co ty zrobisz? Moja prywatna sytuacja wygląda tak, że moi rodzice mają dom na Pojezierzu Brodnickim, którym tam spędzam coraz więcej czasu i też będę w tym kierunku dążyła. Nie przeprowadzę się też z innego miasta, bo ja mam rodzinę w Warszawie. Mhm. I to jest też to, co gdzieś tam się pojawia w tych dyskusjach w ogóle o tych migracjach, że o ile kiedyś mieliśmy oczywiste migracje za pracą, to teraz są migracje do miejsca, gdzie są rodzice, bo raz, że system opieki społecznej. W Polsce jest niewystarczający. Dwa, że jednak perspektywa tego, że jak ktoś będzie dzieci, to one będą miały kontakt z dziadkami, który będzie takim kontaktem codziennym. To, że będziemy mogli się wspierać, albo to, że my przez te ostatnie trzy lata przeszliśmy bardzo dużo jakichś takich no drasty, drastycznych. Sytuacji odcięcia mobilności. I prawda. od ograniczeń pandemicznych. Które jeszcze moment, może wrócą, tak, prawda? Które, tak. Bo to które. też warto podkreślić, że nie jesteśmy w erze post tylko takiej bardziej intercovidowej, prawda? Tak. Na szczęście jesteśmy coraz lepiej wyszczepieni, więc te przebiegi są po prostu słabsze. Tak. Ale był taki moment, to było tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, gdzie siadł cały system kolei. Prawda. Dzisiaj też jest tak, że jak rozmawiam z osobami, które teraz wracają z, z Katowic do swoich miast, no to te opóźnienia są 40-minutowe, godzinne. Ale no tak, no to jest kompletnie normalne. No wiesz, jak kursuję na bieżąco Warszawa-Katowice, to. Nie ma nie ma momentów, w którym nie byłoby opóźnienia. No i, minimum pół godziny. No i jakiej nie? przewidywalności ty mówisz? Znaczy, czy wtedy nie lepiej, nie, nie bo nam się racjonalność zmienia? Czy wtedy nieracjonalne staje się być blisko ludzi, którym ufamy, z którymi chcemy być w sytuacji kryzysowej? Zwłaszcza, kiedy coraz więcej osób ma możliwość pracy zdalnej. Oczywiście nie wszyscy, ale jeżeli będzie tak, że część klasy średniej, która jest w stanie pracować w modelu hybrydowym albo w modelu zdalnym, zacznie się przenosić do mniejszych miejscowości, to też do tych mniejszych miejscowości będą się przesuwać usługi. To prawda. I, a wraz z nimi miejsca pracy. I jak ja sobie próbuję robić jakieś takie symulacje. W przyszłości, no mhm. to widzę, że ten ludzki wymiar będzie coraz silniej obecny w mniejszych miejscowościach, gdzie masz blisko do pracy, albo pracujesz w domu, albo pracujesz z lokalnego kołorku, więc jak wracasz, to robisz zakupy w lokalnym sklepie, a nie w centrum handlowym, no bo przecież no to rower, idziesz rowerem albo pieszą, to jakie centrum handl handlowe. A w dużych miastach będzie postępowała automatyzacja, bo już jest tak, że brakuje rąk do pracy, co wydaje się absurdalne, prawda? Bo wszyscy się bali napływu osób z innych krajów ze względu na rynek pracy. Okazuje się, że trudno jest zatrudnić kogoś do podstawowych zadań. Widzimy postępującą automatyzację sklepów spożywczych, i tu od takich kas samoobsługowych, po całe zamknięte. Zamknięte boksy, czy tak. roboty, które będą robiły hot dogi. Tam w jednej, w jednej sieci są, tak, tak, tak. i zauważy, że to się dzieje w dużych miastach, więc y, ja mam takie poczucie, że moje miasto Warszawa, jak i wiele y, do innych dużych miast, obudzi się dopiero wtedy, kiedy się okaże, że przegrywają z takimi kiercami, Radomiem, Ale to y, powiem, w Sianowym. twoim wypadku to taką perspektywą jest walka o miasto, czy jednak walka, czy znaczy walka, to jest też takie niefajnie nacechowane słowo. Chodzi mi o to, czy bardziej miasto, czy w tym wypadku dzielnica, jako właśnie taki substytut tego Mniejszego, piętnastu-minutowego miasteczka. Moim punktem odniesienia jest dzielnica. Ja y, od czasu początku pandemii y, poza górnym Mokotowem, tak, żeby pojechać do innej dzielnicy niż tam w śródmieście, gdzie tam przez chwilę y, nasza spółdzielnia y, miała biuro. Teraz mamy biuro na Mokotowie, więc jedynie na dworzec <laughs> jeżdżę do centrum albo czasami do jakichś zaprzyjaźnionych kawiarni. To w innych dzielnicach, no to nie wiem, no ja przez trzy lata byłam, byłam jakieś cztery, pięć razy i to jest taki wybór, który trochę ma takie konsekwencje, że ja mam, spędzam po prostu więcej czasu z ludźmi, którzy mieszkają u uh -huh. mnie na kwadracie. Więc to mi też przerotowało, można powiedzieć, znajomości towarzyskie, no bo po prostu z osobami, które, z którymi mogę się spotkać tutaj akurat w moim przypadku w Nowym Teatrze, widuje się wielokrotnie częściej niż z innymi osobami z miasta, z Warszawy, z, których, z którymi na przykład łatwiej jest mi się spotkać, nie wiem, w Katowicach na konferencji. <grym> Więc to, że teraz ten nacisk jest nałożony na małe miasta, to też jest szansa do dużych miast na to, żeby zaczęły na przykład bardziej eksplorować. Te tożsamości dzielnicowe i uruchomić pewne projekty, które były obiecane. Na przykład w Warszawie jest taki projekt, który jeszcze zaczęła Marlena Hapach, obecnie nasza główna architektka, wtedy jeszcze z ramienia Swerpu. Warszawskie centra lokalne, tak. czyli tworzenia takich małych ekosystemów, czyli miast 15-minutowych. W, w dużych metropoliach. I te projekty stanęły. One stanęły z tak zwanych urzędowych przyczyn obiektywnych. Tu jakieś problemy gruntowe, tutaj coś tam innego. Tutaj zabrakło miłości do projektu. Tutaj jakaś, i pojawiły się inne inne wymówki. I mamy taką sytuację, że duże miasta mówią, rządzi PiS w kraju, więc nie ma pieniędzy, plus jest pandemia, podczas gdy taki Chrzanów inwestuje mocno w rozwój. Ten projekt właśnie ekodzielnicy zaprojektowany zresztą przez świetną architektkę Olewa Silkowską, mhm. która tam wprowadzała zieleń rodzimą, w ogrody społeczne, w których są, w której jest też fungarium, czyli będą tam grzyby, grzyby. ładowane, plus jakieś przestrzenie senioralne, miejsce na lokalne, ryneczek, znaczy projekt światowej klasy, Sfinansowany z zewnętrznych środków w urzędzie, gdzie takich osób, które zajmują się wszystkimi tymi innowacyjnymi projektami, poza burmistrzem, to są trzy albo cztery. I, ja I, pamiętam, z, i, miast, i miasteczko można. z zdecydowanie mniejszym budżetem, prawda? Tak. To też I jest warto Kolejna rzecz, czyli tuż po ogłoszeniu tej ekodzielnicy, burmistrz Maciaszek podpisał umowę na, na udział w SIMI, czyli tej społecznej inicjatywie mhm. mieszkaniowej, to są te nowe tbs -y, takie tak. regionalne też pisowski pro, projekt i nie było Simów w Małopolsce, w której leży Chrzanów, więc oni się dołączyli do Simu Zagłębiowskiego, czyli po prostu z innego województwa. I tak Czyli samo, się da po prostu. No tak jakby... samo Włosławek, który mhm. właśnie otwiera osiedle mieszkań komunalnych, w ogóle bardzo ładnie też zaprojektowane w, na ulicy celulozowej, i teraz też przygotowują się do kolejnego, kolejnych tam projektów takich simowo-TBS-owych. Tb, mhm. I to jest po prostu kwestia perspektywy, czy na przykład ten kontekst pandemiczny będziemy traktować jako usprawiedliwienie do tego, że nic się nie dzieje, czy pretekst do tego, żeby te trendy, które są pozytywne i pewne zmiany w naszych codziennych nawykach, wykorzystać jako swój wehikuł rozwojowy. Bardzo lubię to słowo jakoś, zwłaszcza tego słowa wehikuł. To jest takie, takie tak od razu, klasy... takie popychające. popychające Kapsuła do i lecimy do przyszłości. Dokładnie, okay. dokładnie. Zmienimy trochę temat, przeskoczmy na inny temat związany z twoją książką, ale na początek mam nadzieję takie krótkie ćwiczenie. Masz bardzo bogatą wyobraźnię. Nie tylko da się poznać to po twojej książce, ale i też po opowiadaniach i, 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 po, i tak naprawdę po innych aktywnościach. Zadałem to samo pytanie Aleksandrze Kardaś, rozmawiałem z nią o klimacie, o pogodzie, nieważne. Wyobraź sobie, że na Ziemię przylatują kosmici. Jakieś co to mówią po polsku. Zdarza się. I proszę ciebie, żebyś im w bardzo prosty sposób wytłumaczyła, jakie problemy ma współczesna. Ziemia, jakie problemy ma współczesne miasta, gdzie tu jest problem? Wiesz, oni nie wiedzą nic. Ja mam też tak, mówię to tylko dla, mm -hmm. do, do, dlatego, że mam wrażenie, że my też musimy bardzo często. Co robisz w tej książce? Też już o tym mm -hmm. podkreślę, upraszczać ten język, prawda? Żebyśmy to też wszyscy e, rozumieli. Nie tylko my w gronie specjalistów, specjalistek, ekspertów i ekspertek, e, ale ogólnie, nie? No, bo to jest taki temat bo przejdziemy zaraz do, do testowania, mhm. że chcemy, żeby testowali tak naprawdę i eksperymentowali mhm. wszyscy. No to taki, na takim poziomie meta no to my mamy problem z, z, z szerokością spojrzenia. Mamy tunelowe spojrzenie, czyli widzimy tylko jedną rzecz, jeden wycinek i zwykle widzimy głównie siebie jako ludzi. I więc mamy taką, przez wieki panowała u nas taka filozofia, którą można by nazywać egologią. I to, czego potrzebujemy, i co właśnie nasza cywilizacja próbuje zrobić, to przywrócić pewną wiedzę, którą mieliśmy wcześniej, czyli że jesteśmy częścią złożonego ekosystemu. I to jest największe, największe wyzwanie: czyli żeby spojrzeć troszeczkę szerzej niż w lustro. I co, tych hipotetycznych kosmitów poprosiłabyś o pomoc, czy niekoniecznie? Nie wiem. Znaczy ja w ogóle, ja w ogóle nie jestem fanką e, mówienia, że te cywilizacje e, zewnętrzne, one są na innej planecie. Znaczy w przeciwieństwie do Elona Muska, który zresztą, tak jak ja i wiele osób, które zajmują się też tematami klimatycznymi, jest spektrum autyzmu. Mhm. E, ale jakoś tak się dzieje, że ci mężczyźni w spektrum patrzą w kosmos, a kobiety w, w, dookoła siebie, dookoła siebie. I, w, i w głąb Ziemi. I... Dla mnie bardzo ciekawa jest taka perspektywa, którą obecnie możemy oglądać na Biennale Warszawa w, Fantastyczna w wystawa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jest chwila, żeby ją zobaczyć, prawda? Tak. Byłem zachwycony, jestem absolutnie. Tak, i tam jest taki wątek, jest jedna z prac, która pokazuje, jak sztuczna inteligencja analizuje język ptaków po to, żeby lepiej się szkolić w logice komunikacji i przekroczyć to, co już się zdążyła nauczyć analizując nas. Czy tam dołożyć tą wiedzę? I to jest praca, która mówi o tym, hej, te inne cywilizacje, one nie są gdzieś tam na górze, tak? to nie kosmici, tak? te cywilizacje, one są obok. Na pełnej I szerokości i Ziemi. Na pełnej szerokości. I coraz więcej się mówi o tym, że istnieją wokół nas inteligentne po prostu istoty, czy tam ko ko kolektywy, czy też, oczywiście, roje są takimi do, dosyć sprawnymi organizmami, od których możemy się wiele wiele nauczyć. I że te cywilizacje, których nie znamy, to one są często też w oceanach. I teraz, tak jak u mnie w książce pojawia się pojęcie solar punku, czyli takiej wizji tak. przyszłości, która wykorzystuje energię światła, jest taka solarna, słoneczna, ale też ekspansywna, jest tam trochę też biokulturowych i takich permakulturowych rozwiązań plus presja na technologię, to równolegle za, zaczyna się rozwijać jeszcze jeden punk, czyli hydropunk, który pokazuje, mówi o tym, w większości jesteśmy złożeni z wody, woda jest najważniejszym zasobem. W tej wodzie, która jest przez nas jeszcze niepoznana, czyli w, w głębinach też jest jakieś życie, i może znajdziemy tam odpowiedzi na pytania, które, które są dla nas kluczowe, bo są tam różnego rodzaju minerały, środki i ja gąbki, które mają jakieś tam różne zdrowotne dla nas właściwości więc ja bym raczej chętniej się nawet nie tyle co komunikowała z, z kosmitami z Marsa, po który, na którym już tam jesteśmy, ale z istotami, które są w głębinach. Ale to szalenie istotne, że to mówisz, bo my mamy takie przeświadczenia, mam wrażenie społeczne, że wiemy wszystko już o na naszej planecie, a właśnie nie, nie jest tak, nie wiemy, prawda? To jest, to jest naprawdę ogromny temat do, do przebadania. Ale, I to już no. jest blisko, znaczy w sensie ja też mam taki moment w swoim życiu, że dużo więcej się zaczęłam interesować roślinami, ale szczególnie ziołami, które mnie po prostu prowadzą przez różne przez różne rzeczy. Zwracam na co innego uwagę i w momencie, kiedy się zaczęłam uczyć, znaczy chcieć wiedzieć, jak się nazywają te wszystkie chwasty, które, czyli piękne rośliny, które teraz coraz częściej są na naszych miejskich trawnikach, no to moja rzeczywistość zaczęła się poszerzać. Jeżeli idziesz do lasu albo idziesz nawet po miejskim trawniku i wiesz, co tam rośnie i wiesz, że tam są wiem, jakieś... Cygoria podróżni, która tutaj rośnie akurat po drodze od miejsca, w którym jesteśmy, do spotka, czyli taka roślina, taki, no, taki patyku, która ma takie jasne, fioletowo-niebieskie kwiaty albo są różnego rodzaju krwawniki, czy wrotycz, bardzo takie piękne, silne ochronne zioło to jest, masz zupełnie inne no, w ogóle też relacje do siebie i do otoczenia, niż jakbyś raz, że nie widział to tylko jako tam kolorową ferię, albo jakbyś szedł po prostu trawnikiem, na którym tego nie ma. I my potrzebujemy też tej takiej wiedzy o tej złożoności biologicznej, która już jest wokół nas, żebyśmy mogli też uzyskać kontakt sami z sobą. Ja miałem taką bardzo też ciekawą rozmowę z, z jedną z osób związanych z, z tą wystawą Biennale Warszawa, mhm. czyli z Joanną Murzyn, o, o tym, że nawet jeżeli my. Zajmujemy się algorytmami, technologiami, to de facto te społeczności one są dopiero wtedy silne, kiedy są zakorzenione w pewnym konkretnym terytorium. I to jest na przykład wątek, który my rozwijamy u nas w spółdzielczości, mówiąc, że my żyjemy w świecie, który jest hybrydowy. I nie można udawać, to że prawda. jesteśmy albo w przestrzeni publicznej, albo w przestrzeni cyfrowej, bo naszym codziennym doświadczeniem, i to znów komunikat do kosmitów, jest to, że my musimy uznać, że jesteśmy tu i tu równolegle. I że to, że wchodzimy do tej przestrzeni cyfrowej, nie znaczy, że musimy się odpiąć od, od naszych korzeni. I to jest taka stawka, wydaje mi się, intelektualna, bardzo ważna, bo jak się odepniemy, no to jesteśmy. Towarem w sieci Zuckerberga, albo konsumentką, konsumentem rozwiązań przygotowanych przez Lona Maska. A w momencie, kiedy jesteśmy bardzo zakorzenieni w sobie i w świadomy sposób używamy też narzędzi cyfrowych, to jesteśmy też bezpieczniejsi. Tak, no ale wiesz, uczenie się to też jest pewna zgoda na błędy. I tu chcę nas trochę podprowadzić pod to testowanie i eksperymentowanie. Bo ja zawsze lubię. Spojrzeć na aspekt językowy tego mhm. typu rzeczy. Czy my wprowadzamy pewne nowe pojęcie, czy nie wprowadzamy? No i wiesz, znalazłem przysłowia, które myślę, że również ty, zna, ty, ty znasz, żeby wygrać trzeba grać, bez pracy nie ma kołaczy, czyli albo co cię nie zabije, to cię wzmocni. Czyli gdzieś wydaje mi się, że na, na poziomie takim językowym ten aspekt eksperymentowania, testowania w nas istnieje. E czy ty uważasz faktycznie, że. My mamy taki gen eksperymentalności? Oczywiście, i, mamy. I my mamy bardzo silny gen ekspansji, a co więcej, w Polsce mamy bardzo silny gen inno innowacyjności. I to zresztą widać po tym, jak bardzo mamy silne środowisko IT i jak nasi programiści, programistki są cenieni na świecie. Dużo inżynierów i inżynierek z Polski też jest przenoszonych na różnego rodzaju czy uczelnie czy firmy. Na szczęście my powoli zaczynamy doceniać nasze innowacje i tutaj taką super innowacją z Polską jest, są perowskity i ten projekt Olgi Malinkiewicz, tak. która, który, który zainwestowała jedna z tam krakowskich spółek, Kolumbus jest tam partnerem biznes, biznesowym, to, to są ludzie troszeczkę starsi od nas. I to jest taka rzecz, której powinniśmy być dumni, powinniśmy się tym chwalić i szukać więcej takich rozwiązań, co się zresztą dzieje, bo na przykład dwa dni temu też tutaj na WUF-ie było ogłoszenie nowej publikacji Urban Labo, która dos, dotyczy fablabów i przestrzeni makerskich. Mhm. I wśród obszarów makerskich były nie tylko drukarki 3D, jakby to nam się wydawało, ale były też kwestie związane z żywnością i farmy hydroponiczne, i nowe gatunki roślin, i, i kwestie związane z szyciem, z dostępem do materiałów, z wytwarzaniem w ogóle rzeczy, które. Potrzebujemy jako czegoś, co jest fajne. I jako co jest ciekawym też sposobem tworzenia przestrzeni atrakcyjnej dla młodzieży. Tam nawet pojawił się wątek, że jak się z kolegą albo z koleżanką razem drukuje na drukarce 3D albo robi od zera obrabiarkę, no to można się poznać, prawda i, i coś fajnego z tego. Myślę, że może żyć. Do tej publikacji link pod rozmową, żeby tak. dało się dało się to znaleźć, bo też obserwowałem tę publikację jest. Fantastycznie, fantastycznie ciekawa. Ale wiesz, z drugiej strony, wracając znowu do tej warstwy mm. językowej, mam powiedzenie do trzech razy sztuka, które kojarzy, można rozumieć bardzo różnie, ale mi się jednak kojarzy z powtarzaniem pewnych tych samych czynności w sposób bezrefleksyjny, tak? I tutaj mi się też od razu zachodzi bezrefleksyjny. No, to trzech razy sztuka. Spróbuję zrobić to, to raz, robię znowu. A czy ja wiem, to jest kwestia znowu językowa. Możemy tutaj To jest językowo kwestia wierzyć, interpretacyjna, nie językowa. O, otóż możemy to interpretować e, bardzo różnie, ale to mi przywołuje na myśl taki artykuł, który pamiętam chyba był w autoportrecie Krzysztofa Nawratka, który mówił, że żyjemy w świecie post post-postmodernistycznym, gdzie jesteśmy zakładnikami danych i nawet, wiesz, te nasze działania wychodzące. Gdzieś w przyszłość są w oparciu o, ty, o te dane, i nie potrafimy z tej bańki danych wyjść i przetestować czegoś zupełnie innego. To czy ty nie się pra... w ogóle z tym niekoniecznie? To jest nieprawda, bo już od jakiegoś czasu na przykład, to, nie wiem, to było 10 lat temu, na binale w Wenecji architektury pojawiła się praca. W pawilonie bodajże szwedzkim, która, gdzie biochemicy pracowali z artystami, gdzie sztuka była elementem wprowadzania przypadkowości, który miał zwiększyć szansę na sukces ekspery eksperymentu. I to, co, i, i to jest to, o czym już trochę rozmawialiśmy, te, te pozytywne czarne łabędzie, to jest ten moment, kiedy wpadasz na rzeczy przypadkowe. I ja w tej książce na przykład Pokazuje, że bardzo ważnym elementem naszego poznania jest nasze ciało, tak? I jednym z mitów, który, w którym my jesteśmy wychowani, że to jest umysł, jest organem poznania. Nie, no, no nieprawda. Ciało, ciało umysły jest narzędziem poznania. I to też, w, je, w jakim kontekście jesteśmy, z kim się spotykamy, w jakich. Przy czym nasze ciało jest umiejscowione, sprawia jak my widzimy świat. Czyli zupełnie inaczej się patrzy na świat, jak się mieszka w bioróżnorodnym mieście, gdzie rosną ci jadalne owoce na ulicy. Na przykład na górnym mokotowie, na którym ja mieszkam, są mirabelki, są resztki z dzikich sadów. Wspaniale. Zupełnie inaczej się na to patrzy. Albo na przykład znowu małe miasto, Tarnowskie Góry. Grupa aktywistów odnalazła taką pradawną, Odmianę jabłoni, która się nazywa piękna z rept. To jest takie jabłko dosyć duże, trochę takie kwadratowe, bardziej niż małe, okrągłe, czyli bardziej pudełko niż piłka tenisowa. I to jest odmiana jabłoni, która owocuje bardzo późno, bo chyba na przełomie listopada i grudnia. Czyli wszędzie jest już wow, to ten. W ogóle ciekawa tak, pora, no. Tak. I e, ostatnio, zresztą też w Katowicach na EKG, burmistrz opowiadał, jak to zrobili jako miasto akcje i rozdali tam kilkaset sadzonek tych drzew mieszkankom i mieszkańcom i budują tożsamość wokół drzew owocowych. To jest bardzo ciekawe, że pokazujesz te e, spektrum tak naprawdę tożsamości, jak one się może budować, że to niekoniecznie musi być zawsze wokół architektury albo wokół jakichś e, historycznych e, wydarzeń I to, społecznych. I, pomyśle, jaka, I i co to, co to ci robi? Tak? Znaczy, masz duże jabło. Nie, 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 jest szansa na powstanie lokalnego produktu tak. gastronomicznego, tak. święta sąsiedzkie, tak. jesienią, zimą. E, akurat na Halloween, więc można podpiąć jakieś tam e, prace z, z, z duchami, zabawy, e, dziady i tak dalej. Masz zupełnie inną tożsamość i to jest zupełnie inny rodzaj innowacyjności niż jakbyś e, oparł tożsamość miasta wyłącznie na no, nim chyba tam fabrykę srebra, czy na kimś, czy na przykład na kruszcu. Tak. Jesteś. Więc to mhm. zupełnie inny sposób, e, e, sposób myślenia i to, co sprawiło, że ten wątek tej jabłoni się pojawił, zanim ona już w ogóle zniknęła stamtąd, było to, że pojawiła się grupa osób, która się ze sobą dogadała i przylobowała to w urzędzie, gdzie tuż też nigdy nie wiadomo, jak to, jak to pójdzie. No ale słuchaj, bo to, to jest tak, że to wszystko brzmi super, ale innowacje i prototypowanie, eksperymentowanie to również porażki. Oczywiście. Prawda? I czy uważasz, że my jesteśmy na to gotowi? Bo jakby my jesteśmy trochę takimi zakładnikami no, ale świata ca... doskonałego. No ale nie? my cały czas popełniamy porażki. No ja wiem, ale bardzo tego nie lubimy, bardzo. No, Wiesz, czy... Ja teraz mam taką obserwację po tym, mm, po tym forum miejskim. Wchodzę tą część expo. I tam jest, wiesz, no, pr na maksa. Po prostu, to państwo jest takie świetne, to miasto jest takie świetne, i tak dalej. A dla mnie zdecydowanie cenniejsze byłoby pokazać, żeby postawili pawilony, w których mówią, co im nie wychodzi, gdzie jest problem, z czym sobie nie umieją poradzić, e, jakie popełnili błędy przy tych innowacjach, które wytwarzają. Ale ja wiem, że to się PR-owo absolutnie nie zgra, ale wydaje mi się, że to takie doświadczanie porażki, z którym mamy, mamy problem. Jest tutaj też bardzo kluczowe w kontekście testowania, eksperymentowania. No się wydaje, że powinniśmy doświadczać i porażki, i sukcesy. W sensie nie, nie, nie powinniśmy, znaczy, świętowanie rzeczy, które się udały, nawet małych rzeczy, jest bardzo ważne. Zresztą tu, żeby znów wrócić do tej wczorajszej rozmowy z małymi miejscami, jedna osoba z sali zapytała obecnych włodarzy o to, czy udaje im się ściągać. Osoby do urzędu. I Dawid Wacławczyk powiedział dwie rzeczy. Jedna jest taka, że w tym momencie pensje są niskie, oni próbują tam jakoś przeorganizować urząd, ale mając świadomość, że jeżeli nie jesteś w stanie płacić pieniędzy, możesz płacić czymś innym, czyli poczuciem sprawcości i docenieniem. I zaczął opowiadać, w jaki sposób zaczęli dawać możliwość. Pracownikom i pracowniczkom nie tylko tym nowym, tylko też tym pracującym wiele lat, pochwalenia się swoimi kompetencjami, które mają i pokazania, że to nie burmistrz czy prezydent buduje miasto, tylko są to te setki czy tysiące osób, które robią Prawda. na zapleczu. Czyli my potrzebujemy jednocześnie mówienia o porażkach, ale potrzebujemy, żeby nas wspierać, bo takie katowanie się tak, jest. Tak, tak. Nie. nie chodzi mi tu właśnie, faktycznie, nie, nie chodzi o mm. to, żeby po prostu mówić o ta porażka i się biczować po prostu nie, mm. niszczyć, tylko faktycznie, żeby dzielić się tą wiedzą, bo ona jest równie ważna ta wiedza z porażek, jak z sukcesów, prawda? No tak, no, zwłaszcza, że każdy projekt polega na tym, że się trochę zmienia w praktyce i to jest okej. Okay. I tutaj bardzo fajnym punktem odniesienia, to, o czym zresztą też piszę w książce, jest spojrzenie, w jaki sposób pracuje branża IT, czyli taka, która musi sobie cały czas radzić ze, ze zmieniającą wiecznej się rzeczywistością, czyli że tworzysz sobie plan, który dzielisz na mniejsze kawałki i pracujesz z nim, w, tak jak to się mówi, w sposób zwinny. Czyli y, dowozisz krótkie, skończone elementy, żeby sprawdzić, jak to rezonuje z rzeczywistością zewnętrzną, a potem ewentualnie zmieniasz troszeczkę, y, y, troszeczkę kurs. I, i, to, I to ma sens. I my potrzebujemy też takiego prototypowania. Zresztą ciekawą formułą prototypowania takiego w urzędach, które, o którym w ten sposób nie mówimy, są budżety partycypacyjne. Pewnie pamiętasz, jak się pierwsze pojawiły budżety i pojawiły Sopot, się. pod potem była domprowa, prawda? Tak, to Warszawa, to, ale to, chodzi mi o tak, projekty. Uh -huh. Zaczęły się tam pojawiać projekty pod tytułem Łąki Kwietne, tak albo domki dla skrzydlatych przyjaciół, he, he, he. Domki dla pszczół, tak? Albo inne takie, yy, 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 inne takie rzeczy. I to wtedy wydawało się śmieszne, absurdalne, niepotrzebne, przecież prawdziwe inwestycje to co innego i tak dalej. A teraz okazuje się, że tamte projekty one przeprototypowały różnego rodzaju roz rozwiązania. I teraz dyskutujemy na przykład o tym, czy faktycznie w każdym miejscu ma być wieża dla jeżyków, czy może lepiej, gdyby ona była, stała w innym miejscu niż to wyznaczone tutaj przez społeczność, ze względu na to, czego tak naprawdę chcą ptaki. Tak więc przechodzimy do. Kompletnie dużym... innej formy, myślę. Tak. Mhm. I to były takie rzeczy, które my na początku y, były wyśmiewane i nawet były traktowane jako taka porażka budżetu partycypacyjnego, że takie bzdury tutaj ludzie zgłaszają i że to przepalone pieniądze. A tutaj okazuje się, że y, coś, co. Jest jakimś takim nie wiem, porażką i ograniczeniem, może mieć bardzo ciekawe konsekwencje. Na przykład drugą ciekawą konsekwencją budżetu partycypacyjnego, którego w Polsce bazą jest ustawa regulująca konsultacje, jest to, że mogą w nim, tak jak w konsultacjach wziąć, wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta. Czyli niepełnoletni mieszkańcy mieszkanki miasta, płacący podatki albo głosujący w wyborach, tylko, tylko wszyscy. Czyli na przykład w Krakowie jest kilkakrotnie wyższy odsetek osób z zagranicy niż inny, tak. niż całej populacji oraz jest coraz więcej projektów, którymi się zajmują, które zgłaszają dzieci. I to włączanie dzieci jako ekspertów i ekspertek od planowania nie tylko swoich przestrzeni, tylko w ogóle wydobywania takiej miejskiej wrażliwości już powoli wchodzi do mainstreamu. Na przykład robi to rzeszowski Urban Lab. Tak. E, czy tam i, de, I te dzieci mniejsze, a i te, które tam w Minecrafcie pro, projektują miasto. I to są super rzeczy. Bo... I to są super też wykorzystane narzędzia, tak. prawda? Że, że włączamy tak jak powiedziałaś, hybrydowy świat, hybrydowy tak. świat. Przejdźmy, przeskoczmy znowu, zróbmy przeskoczenie, tak będziemy skakać trochę. Protopie to też jest termin, który, który pojawia się w tej książce. Mm. I utopie stan pięknego sukcesu, dystopie świat walki o przetrwanie, protopie trochę świat takiego, stan takiego głodu. Nie w, myśleniu nie, o... nie, w ogóle nie głodu. To w ogóle, to w ogóle nie jest nie, o głodzie. Wiesz, nie... nie, nie, nie. To w ogóle nie jest o głodzie. To, jest to o... jakbyś to usadziła, wiesz, pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Protopia to no? jest y... kierowanie się w stronę lepszej przyszłości, starając się, żeby każdy dzień był lepszy od poprzedniego, w miarę możliwości, oczywiście bez przesady, ale żebyśmy szli w stronę tego lepszego świata, starając się, żeby jutro było lepsze niż dziś, ale też przy założeniu, że ścieżka może, którą akurat w danym momencie wybierzemy, okaże się być ślepą uliczką, więc będziemy musieli się cofnąć, więc wtedy musimy obejść ten tutaj ślepy zaułek i pójść do przodu, a po drodze prototypować. To jest pojęcie, które ukłuł Kevin Kelly, teoretyk technologii i też w ogóle wywodzi się z tego kontekstu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli tego takiego Makersko technologicznego. Prototypujemy, patrzymy, jak to się dzieje, materia jest ważna, bo dyskusje utopijne o utopiach i dystopiach to są dyskusje, które są stricte intelektualne, czyli to jest znowu dyskusja umysłów, które nie uwzględniają, że ich ramy poznania są mocno ucieleśnione i, są, i wynikają z pewnego kontekstu historycznego. To zresztą widać po tym, jak mamy te międzypokoleniowe różnego rodzaju dyskusje jeżeli ktoś był wchodził w dorosłość w tym momencie kiedy w 90 roku czy później no to było oczywiste że sukces to jest to, żeby było czysto czysto i żeby nie było prawda, tych innych gorszych, są te grodzone osiedla i te wszystkie rodzaje, po prostu anomalie, które, od których na szczęście odchodzimy. Jeżeli ktoś ma teraz 20 czy kilkanaście lat, no to już się urodził w zupełnie innym świecie, w świecie demokratycznym, gdzie oczywiste jest to, że się jeździ rowerem po mieście, gdzie te ma być wszędzie blisko i że generalnie pomysł, żeby spędzać trzy godziny w aucie, żeby gdzieś dojechać i wrócić do pracy jest po prostu absurdalny a ścieżka kariery, która polega na tym, że pracujesz w korpo, żeby dwa razy do roku wyjechać do Azji czy do Ameryki Południowej, jest czymś, co jest kompletnie absurdalne. I protopia pozwala ci wyjść z tej przestrzeni, gdzie kłócimy się ideowo, uznając, że to są czyste idee, nie, nie, na które nie wpływają nasze fizyczne doświadczenia, do momentu, kiedy bierzemy jakiś problem na tapetę i próbujemy coś z tym zrobić, wykorzystując kompetencje różne, które mamy w tym te kompetencje mhm. między, międzypokoleniowe. Czyli protopie i prototypowanie, to można powiedzieć, że jest to, to, jest to okładkowe wychylenie. wychylenie? Bo wiesz, z drugiej strony, jak sobie w w słowniku, to wiesz, wychylać potocznie postąpić inaczej niż wszyscy, często narażając się. I ale my, my tak, że z my drugiej myśli... strony to jest ta książka też jest o kolektywizmie, prawda? No tak, ale można się wspólnie wychylać, tak? Znaczy, można. A jak się my... wszyscy wychylimy, to nie będzie znowu chyba nikt wychylony. No, co dobrze czy nie dobrze? Ale my się wychylamy w różnym, w różnym tempie. Też ważne w tej książce jest to, żeby myśleć w dwóch horyzontach czasowych, czyli tu i najbliższe, tu i teraz co możemy zrobić, plus dalsza wizja przyszłości. I ja przed tą książką napisałam jeszcze powieść, którą mam nadzieję, że niedługo wydam, która dzieje się na osiedlu Nowe Glinianki. Ja ją zaczęłam pisać jak projekt, przy którym pracowałam, PFR Nowy, Nowe Jeziorki zaczął pikować, więc żeby nie koncentrować się na ograniczeniach zaczęłam wymyślać jakby życie na tym osiedlu wyglądało w 2046 roku. I w momencie, kiedy już dokonałam tego wysiłku intelektualnego, żeby to wymyślić, ten są ci bohaterowie, tam się dzieją jakieś bohaterki, jakiejś rzeczy, to ja wiem, że rozmowy o tym, co jest tu i teraz, są dla mnie dużo łatwiejsze. Więc to wychylanie się w przyszłość i zastanawianie się w szczególe, jakby wyglądał najlepiej ten dalszy horyzont, żebyśmy mieli mhm. luz, żebyśmy nie mówili, że się nie da, tak. To sprawia, że dużo łatwiej nam iść, yy, podejmować pewne progresywne działania w ciągu nie, najbliższych dni, tygodni, różnych rzeczy. Zwłaszcza rzeczywistość się bardzo dynamicznie zmienia. Ja teraz pracuję przy projekcie spółdzielczym i Namawiamy gminy, żeby zakładały spółdzielnie rozwojowe zamiast spółek rozwojowych, żeby te kwestie społeczne i klimatyczne były rdzeniem rozwoju, plus potem pozwoliły nam, mieszkańcom i mieszkankom, objąć udziały, czyli zainwestować w te spółdzielnie. A ja dwa lata temu w ogóle nie myślałam, że w ogóle zostanę spółdzielczynią, tylko chciałam mieć jakiś taki system, który by pozwalał wymieniać wiem, wolontariat. Na jakąś formy tokeny, one z kolei na zniżki na kawę, czyli wymyślić sposób, żeby pieniądz nie był jedyną walutą, w której operujemy w naszych miastach. No, nie jest, prawda? No, bo są różnego rodzaju zniżki, bartery, bajery, tylko żeby to był po prostu jeden, jeden system. I to jak się ta dyskusja do przodu posunęła szybko i jeszcze rok temu, jak mówiliśmy o tej spółdzielczości chodząc do gminy, to wszyscy na nas patrzyli jak na jakieś takie, no dobra, no ale spółdzielczość to już była, a teraz to są konkretne rozmowy, znaczy to są, Dąbrowa Górnicza do jednej ze swoich fiszek projektowych do KPO wpisała właśnie spółdzielnię rozwojową jako ten wehikuł rozwojowy, w Sejnach rozmawiamy o tym, żeby założyć spółdzielnię na prawie europejskim. Wtedy gmina Sejny by z jednym z miast litewskich. Wczoraj Arek Nowalski, burmistrz, o tym mówił na jednym z paneli. Więc to idzie naprawdę bardzo szybko do przodu. Więc zamiast zastanawiać, znaczy dla mnie, ja podjęłam pełną decyzję, w sensie nie rozmawiam z osobami, które mi mówią, dlaczego się nie da. No ja wiem, dlaczego się nie da. Znaczy, w sensie zajmuję się tymi zezwictwami zawodowo i widzę to. I dla mnie takie rozmawianie o tych barierach i takie energetyzowanie tych barier jest po prostu stratą czasu. Oprócz tego, że jest dla mnie po prostu fizycznie męczące, bo jest nudne, bo już byliśmy, wiemy, tak, to jest nudne. Dużo ciekawsze jest rozmawianie z ludźmi, którzy proponują, jak można pewien problem rozwiązać, i bo z tych dyskusji rodzą się nowe, nowe pomysły. I może nie każda rozmowa doprowadzi do jakiegoś przełomowego. Odkrycia, ale gromadzenie wiedzy na temat tego, jak poukładać konkretne modele w różnych miejscach, ma sens. I to, co mi się wydaje, co w Polsce dobrze robimy, bo my jesteśmy bardzo dużym krajem, jeżeli też chodzi o liczbę różnych ośrodków intelektualnych i każdy z tych miast ma troszeczkę inną log logikę środowiskową, że my ze sobą rozmawiamy. Że my jeździmy po tych miastach, rozmawiamy z sobą. Tu jest wystawa na Biennale Warszawa. Ja czekam na ten projekt, który jest teraz w Mediolanie w pawilonie polskim, żeby wrócił do Wrocławia, który mówi o technologii i o, o naturze, tak? Który w, 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 jako o czymś, co jest po prostu elementem naszym partnerskim. Że my na tym powinniśmy. Koncentrować naszą uwagę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza, nie jako takie hasło, ogólna wizja, tylko przegadana sprawa, będzie czymś, co gdzie nagle trzeba będzie napisać, nie wiem, status spółdzielni rozwojowej albo jakiś e, inny projekt. To jest w ogóle, ja słucham tego z taką, wiesz, ogromną fascynacją. To też jest w ogóle coś taką osobą, muszę się to powiedzieć, którą trzeba spotykać się na nagrywanie rozmów minimum co pół roku. Bo ta, bo, się. bo ta wiedza się u Ciebie bardzo na bieżąco aktualizuje, zmienia, nie jest rewolucją, ale jest ewolucją i to jest bardzo, bardzo ciekawe i, i naprawdę mi się to fascynująco, fascynująco słucha, jestem pod wielkim wrażeniem. Wróćmy jeszcze na chwilkę do książki. Tak jest. Jakbyś miała powiedzieć, po co ona jest, to co byś powiedziała? Hej to ja może tutaj odwołam się do tego, co mi kiedyś e, autor wstępu, Rafał Matyja, powiedział o tej książce. On mi powiedział, ta książka jest terapeutyczna, nie obraź się. E, I tak jak widzę, co mi ludzie e, piszą, którzy czytają tę książkę i e, osoby, które z nami, osoby, które się do mnie odzywają po raz pierwszy, to jest to, że ta książka daje nadzieję, żeby... Z jednej strony nie porzucać nadziei na przyszłość, i to możemy mieć dwa scenariusze, czyli z jednej strony może być zachętą do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu i robić rzeczy bardziej radykalne, a z drugiej strony, żeby na przykład zostać przy projektach, które w danym momencie trochę zwolniły. Bo ta książka też jest o tym, prawda, że zmiana nie jest linearna i że to nie jest tak, że jak już się tam rozpędzimy, to będziemy lecieć, tylko że ta zmiana ona jest po spirali i że po tych. Ja tam cytuję ekofeministkę Starho, która mówi o tym, że energia nigdy nie idzie zawsze do góry, ona potem opada. I że też po takich czasach aktywności potrzebna spokoju, po etapach większego indywidualizmu potrzeba etapu większej współpracy. I to jest taka dobra wskazówka w sensie, że my, robiąc różne rzeczy, musimy pozwolić sobie też na to różne tempo i na trochę pracy samodzielnej trochę pracy. Grupowej. Teraz na szczęście, na takim poziomie, można powiedzieć, społecznym, jest, już wychodzimy z tego etapu radykalnego indywidualizmu, tego neoliberalnego i już wiemy, że razem jesteśmy silniejsi. Ale to nie znaczy, że wszystko mamy robić razem. I że poza tej masowej sparali mamy też te małe spirale, i że czasami jest tak, że pewne rzeczy muszą się uleżeć. Bo to, kiedy, jeżeli przyswoimy już tą wiedzę, że nasze ciało jest organem poznania. To z pewnymi rzeczami musimy je rozchodzić albo musimy się, jak to się czasami mówi, żeby się z czymś przespać. Tak, żeby nie podejmować decyzji od razu, tylko prawda, dać się, żeby to się jakoś tutaj w tym ciele prawda, ułożyło. ułożyło bo my też mamy taką tendencję do tego, pewnie bardziej mężczyźni niż z, 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 zwłaszcza dużo mężczyzn ze względu na pewne wychowanie i to taki agresywny model męskości, który na szczęście już znika z Polski. Na szczęście, na, szczęście, na szczęście, tak. To, że nie należy od ludzi wymuszać natychmiastowej reakcji. Ja na przykład jak pracowałam w urzędzie miasta i pracowałam z kolegami takimi starszymi ode mnie o pokolenie, czyli tam nie wiem coś 7, 8, 10 lat, to wielokrotnie mówiłam im, że ja wam teraz coś opowiem, wy sobie to przeczytajcie i nie odpisujcie. Nie odpowiadajcie. Pogadamy za tydzień, prawda? Za ileś, niech to się po prostu wam spokojnie ułoży. Dlatego, że to jest coś, co jest nowe, więc jakbyście mi mieli odpowiedzieć od razu, to wiem, jaka byłaby odpowiedź. W najlepszym wypadku byłaby taka, no nie wiem, a często, często negatywna. Więc y, takim pewnie kluczem nawet nie jest y, sama protopie, jeżeli chodzi o sam charakter tej książki, tylko to pojęcie takiej empatycznej skuteczności, czyli dążenia do celu, ale nie po trupach, tylko w taki sposób, żeby dbać o siebie i swoje otoczenie, i y, czasami dać się sobie zatrzymać. I, i, bo, bo jak będziemy iść wspólnie, to y, dalej dojdziemy, jak będziemy dbać o siebie to też uchronimy się przed wypaleniem zawodowym, które bardzo jest powszechne wśród osób, które, które dużo robią, dużo myślą. Niestety, ale myślę, że kto nie czytał, to, to czuje się absolutnie przekonany. Dla mnie to też jest, ja dołączam do tych wszystkich głosów po prostu zachwytu, jest, jest przefantastycznie. E, bardzo, bardzo ciekawa książka, ja czekam na kolejne. Słyszałem, że na angielskim jak tłumaczono coś takiego się. Tak, się jest, pojawiło. Właśnie skończyłam tłumaczenie i będę szukała wydawcy, więc jak ktoś zna wydawców, to, to proszę to się odzywać. Do, 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 dokładnie. No ale dobra, zobacz, bo. Mówimy o pozytywach. Ja wiem, że mówiłaś, że nie lubisz rozmawiać o pewnych negatywnych kwestiach. Ale czy jest coś, czego cię w tej książce brakuje? Wiesz, to nie jest wiem, trochę jak brakuje. z płytą wśród muzyków najnowszą, że, że jednak e, zawsze jest najlepsza, a dopiero potem po kolejnej mówią, że tutaj czegoś jest coś. Znaczy ta książka, ona, ona w pewnym momencie, ona zaczęła mnie prowadzić, znaczy, i była strasznie męcząca. Mieliśmy bardzo męczącą tutaj ze sobą relację na końcówce, do tego stopnia, że. Jak ja pisałam ostatnie rozdziały tej książki, to ja miałam wrażenie, jakby ona pisała mną, a nie ja pisałam ją. I a może tam, to jest pozytywne akurat? To jest super doświadczenie. No? Znaczy, w sensie to się, to się podobno zdarza. Znaczy, w literaturze to wiadomo, że bohaterowie i bohaterki mają tam nagle swoje życie i to jest, trzeba je po prostu opowiedzieć. I tam mi się pojawił taki motyw, który ja w końcu na. Się nazywa Duma z przyszłości, która nadejdzie. Ja tam cytuję przykład Pittsburgha i bermistrza Billa Peduto, który chce być mostem pomiędzy przeszłością i przyszłością. I to jest napisane w takim, on jest demokratą, ale to jest napisane w takim amerykańskim, konserwatywno-patosowym stylu. I tak sobie zastanawiam, no dobra, no ta duma, no takie no, nielewicowe pojęcie, prawda, tutaj ta cała historia. Ale słyszałem, no trudno, no takie to jest. Znaczy, w sensie może trzeba odzyskać też tą taką e, przynależność, taką, e, ten patriotyzm taki, który ma w Polsce dużo e, obrotnych rzeczy, po to, żeby pokazać go, że można, Budować przyszłość na tej samej energii, na której myślimy o przeszłości. Czyli wyciągać z naszej historii jakieś takie motywy. Na przykład, motyw spółdzielczy jest bardzo piękny. I jest w przeszłości, tak, prawda? Jest w przyszłości. Zresztą tam też są wątki anarchi anarchistyczne, no bo Abramowski, który jest taką silną postacią spółdzielczości, był anarchosyndykalistą, zresztą też chyba nawet masonem. Więc te takie wątki kolektywne się tam jakoś tam poja pojawiają. Jedna rzecz, której mi się nie udało rozwinąć jakoś bardziej, bo ja nie wiem, czy ono jest napisanie, czy ono jest po prostu na praktykę, jest ten motyw spirali. Bo ja... Czyli motyw na kolejną książkę. On, właśnie to chyba wydaje mi się, że to nie jest motyw na kolejną książkę, tylko to jest już motyw na, można powiedzieć, własną praktykę energetyczną, czyli pokazywania, puszczania w obieg pewnych pomysłów i pozwalania, żeby one się tam, tam, tam ułożyły. Zwłaszcza, że jak skończyłam tę książkę, no to ten wątek spiralny zaczął dosyć mocno mi się aktualizować. To znaczy, zaczęły mi pojawiać się wątki osoby z, z, przy, z przyszłości. Okay. I na przykład też perspektywa nieskończonego doktoratu, który był, Ach. jest o tym, jak sztuka w przestrzeni publicznej prototypowała przestrzeń miejską, zanim się pojawił język ruchów miejskich. Tu projekty Rajkowskiej zwłaszcza. I to są, widzę, że to są jakieś takie rzeczy, które... Nawet nie tyle, co są w tej książce, ale w ogóle są dla mnie ważne. Są I w pewnie, tobie. Tak, i pewnie jakaś kolejna książka, którą będę pisać, będzie dotyczyła neuroróżnorodności: czyli też naszego temat, zdrowia który... psychicznego. Coraz więcej o tym się mówi i wydaje mi się, że to byłby jakiś taki fajny, fajny wehikuł, żeby pokazać, w jaki sposób patrzenie z perspektywy osób neuroróżnorodnych, czyli osób z spektrum autyzmu, mających ADHD, dyslektycznych, w ogóle na przestrzeń miasta, daje nam dodatkową perspektywę, która pozwala to zdrowie psychiczne postawić i nasz w ogóle całościowy dobrobyt naszego właśnie ciała, umysłu, jako coś, co jest w sercu. Więc to są już takie rzeczy, które mi się po prostu rodzą. To jest przefantastyczne. Myślę, że będziemy czekać, a ci, którzy nie czytali, to oczywiście... Tak. Powinni. powinni. No, znaczy, zachęcamy. Niech to, nie będzie, niech to nie będzie absolutnie, właśnie, absolutnie nakaz. Właśnie, właśnie robimy tutaj e, e, do druk kolejnej partii. Bo już, Bardzo dobrze. Ale właśnie. co widzisz siebie, Joanno, e, wciąż takiej kombinacji, że jednak mieszanie praktyki i mieszanie... Praktyki związanej ze słowami. Czyli nie chciałabyś się tylko i wyłącznie. Mm, Zaszluch, na to jest złe słowo po prostu pójść tylko i wyłącznie w pisanie. Znaczy, ja pewnie będę więcej pisać niż wcześniej, mam uh -huh. czy, bo ja, ja jestem w sumie tam dwa lata po diagnozie spektrum autyzmu i wiem, jak kontakt z rzeczywistością jest dla mnie po prostu obciążający, więc muszę. E, e, I wiem, że lepiej piszę niż prowadzę warsztaty, tak, e, mimo że umiem to zrobić, ale potwornie mnie to męczy i nie jestem w tym wybitna. Więc ja znam kilka osób, które są w tym wybitne, więc się, na przykład tu w zespole bardzo dobrze nam się podoba. No pracuje. ale właśnie nie rezygnujesz ze zespołu chociażby Koptechu, tak? Nie, no bo zespół jest potrzebny, znaczy, mhm. zwłaszcza osobom, które są neuroróżnorodne, po to, że my potrzebujemy wszyscy mieć osoby, które są dobre w rzeczach, których my nie umiemy robić, nie lubimy robić. Na przykład są ludzie, którzy świetnie ogarniają księgowość, albo są ludzie, którzy prowadzą świetnie warsztaty. I my musimy ich mieć wokół siebie i tworzenie sobie takich sieci to wydaje mi się, że teraz jest największe wyzwanie, które przed nami stoi, żeby otaczać się z ludźmi, którzy mają wobec nawet nie te same kompetencje, to my i te same pomysły, tylko komplementarne idee, style bycia, modele pracy, potrzeby. I to była piękna poenta chyba naszej rozmowy. Chociaż nie, chociaż nie. Widziałeś y, pewnie nominację do Nika. Nie. Nie widziałaś kto tam. W sensie nominacje do nagrody? Kto? No, nie. nie widziałaś, ale pewnie o, chciałem cię zapytać, co czy czytałeś z tego i czy masz jakąś faworytkę, książkę z tych y, nominowanych książek? A cóż też obecnie? Masz coś do polecenia naszym słuchaczowi słuchaczkom? No ja obecnie czytam y, 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 głównie Głównie książki o ziołach. I tak sobie polecę książkę. Są dwie wspaniałe książki: jedna się nazywa Moc Ziół, i ona jest z dami z zielarkami. I pierwszym tym wywiadem są wywiady z, z Rutą Kowalską, która napisała piękne takie kompendium o czym szumią zioła. Zaraz będzie drugi tom. I no to jest coś takiego, co budzi, budzi dużo, dużo uwagi. A poza tym, równolegle czytam drugą książkę, która się nazywa Trans Baby i Pół. I jest świetną powieścią o, o, o tym, jak bohater Ames, chłopak po detransycji, zachodzi w ciąży z nową swoją partnerką i ze swoją byłą dziewczyną, która jest trans. Próbują sobie razem układać dziew, rodzinę. I jest to świetnie napisane, bardzo takie, dużo tam jest psychologii o tym i pokazującym o tym, że nawet jeżeli jesteśmy w jednym miejscu dziś bardzo progresywni, to w innych obszarach możemy mieć bardzo konserwatywne marzenia romantyczne, jak z bajek Disneya. Czyli to samo wszystko. Rekomendacje książkowe też, Super. więc ja bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę pełną wiedzy, pełną różnych ciekawych spostrzeżeń, e, która myślę, że na pewno mnie rozwinęła. Mam nadzieję, że też naszych słuchaczy i, i słuchaczki. Dzięki wielkie. Dzięki. Ożonty.